postanowiłem zrobić coś takiego, czego większość ludzi nie robi, czyli przystrzelać swoją broń krótką na dystansie 100, a dokładnie 111 metrów, dlatego że mamy dzisiaj słońce, musiałem się cofnąć troszeczkę w cień. Przejdziemy do czegoś, co tak naprawdę chciałem tutaj mocno przetestować, czyli do Iża 35M. Dlaczego? Dlatego, że iż właśnie jest skonstruowany do strzelania precyzyjnego. Jest pewna nadzieja, że on nam tu coś pokaże więcej niż reszta. Zaczniemy od popiersia. No jest pięknie. Tak się spodziewałem. No nic, spróbujemy 4 strzały w górne skrzyżowanie linii. Akurat 4 strzały to jest skądinąd dobra rzecz. Tutaj mógł być mój błąd lekko. Nie przykładam się do tego za specjalnie, bo w cyklu treningowym już mam dość po prostu przed mistrzostwami tego strzelania precyzyjnego. Także dzisiaj miałem leżeć i nie strzelać. No dobra, widzę jak to wygląda. Jest całkiem fajnie. Jeżeli nam długość śruby pozwoli, spróbujemy go dać troszeczkę w górę. Nie mam bladego pojęcia, ile trzeba kręcić, bo tu oczywiście żadna skala nie jest podana. Dobrze, że jest kierunek zaznaczony, to już tak sukces. A kierunek jest akurat, jak to bywa z ruskim sprzętem, odwrotny niż ktokolwiek by się mógł spodziewać. Dosyć ciężki jest. Nawet chyba trochę wygląda. jak nam ta wspinaczka idzie. Za dobrze. Generalnie za dobrze, czyli odpuścimy w dół. Oczywiście typowy błąd. Nie liczyłem, ile klików poszło, bo ma kliki. No dobra, ja tego nie widzę na bieżąco, to już trochę gubię, które dziury były, a których nie było. Okay. To wygląda dość dobrze. Ale już nie mam za bardzo siły na precyzję. Załaduję piątkę, spróbujemy ustrzelić gong. Jak się uda ustrzelić gong, to będzie to sukces potwierdzony filmowo. Będzie słychać, będzie widać, że jest trafiony. A jak nie, to chyba będzie trzeba wywiesić białą flagę. No, można. Teraz nie. Ale celowanie jest nerwowe. Strzelanie męczy. Jeśli ktoś nie próbował strzelać precyzyjnie, to niech spróbuje. Zobaczy, jak to jest. O! Teraz jest 100%. Wtedy mógł być łańcuch. ...20 cm średnicy. Trochę słabiej jak głowa. Ciężko. Już trochę ciężko. Czas by był na przerwę. Jest. Czyli tu jeszcze miałem błąd w celowaniu, delikatny. W tej chwili jest przystrzelony mega sportowo, czyli mniej więcej pod gong, tak plus minus, ewentualnie można wjechać trochę w gong, czyli jeżeli go potraktujemy jako nasze pole ciemne na tarczy sportowej, to mniej więcej rejon celowania zgadza się z takim wyczynowym, także udało się fajnie go przystrzelać na stówkę. Teraz trzeba znaleźć odważnych, którzy będą z niego próbowali strzelić i trafić na stówkę. Oczywiście poza mną, bo ja już udowodniłem.